Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie Zdziechów. W dzisiejszym odcinku będzie prasowanie balotów i później zbieranie ich. Na początku będę chciał kupić prasę rolującą. Będzie to prasa Sigma, zielona. Postanowiłem, że na razie wezmę prasę w pojemności 120, no o średnicy 125 cm. 150 już takie, myślę, że większe. Będzie później na to czas. Na razie mniejsze bele. Biorę ją w konfiguracji zielonej. Jakoś tak najbardziej mi pasuje. No i tutaj wybieram na siatkę, bo i tak już ją testowałem. Miałem na sznurek, to i tak dawało siatkę, więc niepotrzebne. Zdziwię się, jak wezmę na siatkę, a będzie na sznurek. A myślę, że raczej nie powinno tak być. Dobra, i ustawienia kół na szerokie. To chyba by było wszystko. No i za 17,5 tysiąca trochę muszę dopłacić. A, za tą siatkę. Nie wiem, czy jest sens w sumie, jak i tak ona ja siatką. Dobra, niech już będzie tak. Za 17,5 kupuję. Testowałem ją i w miarę szeroki ma ten podbierak. Tej przy słomie to będzie na luzie to wystarczać, ale przy sianokosach są pokosy większe, więc wtedy będzie dopiero się okaże, czy nie będzie zostawać za nią. No i jadę na pole 109, tam po jęczmieniu całe pole jest do sprasowania. No i cała ta słoma będzie sprzedana. Zerknę za chwilę też od razu, jaka jest cena. Może by się udało od razu to sprzedać. 103. To nie jest chyba zbytnio jakaś dobra cena, ale też chyba nie jest fatalna. Co my teraz mamy? Sierpień? Sierpień. No to może trochę bym podtrzymał to na przyczepie, choć tu będzie raczej więcej balotów niż ta jedna przyczepa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystkiego na pewno nie będę prasować na odcinku, a tych bel będę chciał trochę pozbierać, więc raczej będę musiał zrobić krótkie cięcie w trakcie. Trochę poprasuję i wtedy cięcie, żeby tych balotów trochę narobić, żeby było co zbierać. O, tutaj ładnie sobie radzi. Fajny zestawik. Tam do zbierania już mam przygotowaną 60 z tą zieloną przyczepą. Dokupiłem jeszcze do 60 widły do bel. Mógłbym w sumie krokodylem zbierać, ale to widłami będzie to mi, myślę, że szło lepiej. No i nie dojadę do końca, będzie jedna belka, choć... No nie wiem, czy tak... Chyba dość mało tej słomy sypie. Choć 5000 litrów. No otwieraj się. Jest... A... Gdzie? O co jest? Bo ja zmieniałem ustawienia na kierownicy, bo mini tour nie działał. A do tego zbierania myślę, że mi się to przyda i chciałem wyłączyć niektóre funkcje, bo często mi po prostu tour nie chciał działać. Nie chciał się podnieść, bo miałem na tym samym klawiszu to przypisane. No i teraz mi nie działa otwieranie klapy na kierownicy, no ale to sobie poradzę, będę na kierownicy, na klawiaturze najwyżej. Czasami mogę o tym zapomnieć, no ale jakoś to się da. Chciałem 12 na godzinę, w sumie te 15 myślę, żeby nie było złe. Najwyżej później u siebie na warsztacie w domu to przyspieszę. Z Lipmą no to się powinno w miarę wolno jeździć. Właśnie na słomę. Żniwa już mam zakończone. W poprzednim odcinku
Musiałem poplą z tego co pamiętam. Wtedy jeszcze chyba miałem do koszenia. No, nie. Nie, w ostatnim odcinku były żniwa. I po tych żniwach mi zostało jeszcze jedno pole. No to, a no właśnie to. Więc tutaj skosiłem je. Teraz je prasuję. Tam koło gospy, co jest te trójkątne takie pole. Tam co kosiłem w poprzednim odcinku, to tam je sprasowałem. Praktycznie całe zostało kilka przejazdów tych krótkich, bo już było dużo kostek, ale raczej to chyba jeszcze doprasuję kostkę. No jednak już pozbierałem trochę tych kostek, chyba jedną przyczepę albo dwie. Tam całe, dwie przyczepy, tam całe obzbierałem, to co sprasowałem. Zostało mi do pozbierania pole... Pole numer 94, tam leżą jeszcze kostki. No ale to myślę, że zrobię na odcinku, bo to będzie fajna akcja. I będę wtedy je od razu zrzucać na górę, na piętro. Też tak to robiłem, przysianie robiłem, zbieranie, a później tylko kilka kostek rzuciłem tam i skończyłem odcinek. Teraz myślę, że będę chciał robić trochę dłużej, żeby tam też na to piętro powrzucać. Te co na razie zebrałem, to wrzuciłem część znaczną do krów od razu i trochę tam nad krowy do ścielenia. Więc teraz będę wrzucać na pewno tam, jak się do mnie wjeżdża na gospę, na lewo, bo tam do mieszania TMR-u. No i jeszcze pewnie tam trochę do tego ścielenia nad krowy wrzucę też. Resztkę właśnie, co bym doprasował, może tam do tego TMR-u bym tam tego pola 94. W sumie nie idzie też jakoś wolno do prasowania, ale na razie to mam 4 belki. Tak? Na 4. Tutaj dwie, tam jedna i tutaj w tych krzakach kolejna. I 4. Ale jak poprzecznak już objeżdżę, to będzie szło moment, te paski. Teraz 8 minuta, myślę, że tak do 11. Prasowanie, później zrobię krótkie cięcie, żeby tu doprasować. Wtedy zobaczymy się znowu i będzie zbieranie. Do tego zbierania myślę, że będzie tak licho, jak mi zostanie tam te przejazdy w środku. Najpierw to już całe doprasować i wtedy się wziąć za to zbieranie. W sumie to może i zbiorę na tą przyczepę. A, tylko tamta przyczepa, ona jest dość wąska. Ciekawe, jak te belki będą mi na szerokość tarczać. Może być z tym mały problem, bo cztery kostki mi na szerokość nie wchodziły. A belka ma gdzieś koło czterech. Dwie belki koło czterech kostek, albo i nawet może pięciu. Dobra, najwyżej podmienię na tamtą drugą. No ta druga chyba jest szersza. Zostało mi jeszcze 30 tysięcy na koncie w moich wydatkach. Z takich większych to jeszcze będą wały. Ona chyba coś koło 30 albo lekko więcej kosztowała. Nie, 30, ale pewnie jakieś modyfikacje, coś i
będzie trochę więcej. Siódma belka. To będzie ponad dycha. Pewno. Około 15 może nawet. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No 15 chyba nie ma, jak zrobiłem dwa razy na około, jest 7, no to więcej jak 7 chyba już nie da. Dobra, ale jest 11 minuta. 7 belek dopiero, więc ja teraz zrobię cięcie. No i widzimy się za chwilę, jak już będę miał to sprasowane. Dobra, lecimy dalej. Już mam całe pole sprasowane. I wydało mi 12 bel. Matko, czy one będą mi wchodzić na tą szerokość? Dobra, ja i tak pojadę sobie od końca. No to też mogłem wziąć Zetora. Nie ma przyczepami. Dobra, ja myślę, że tutaj tak wjadę pomiędzy te dwie belki. Ją tutaj odczepię. Okej. Pewnie praktycznie ją zapełnię. Dodatko 60 jest dość lekka, więc raczej po jednej belce będę musiał to ładować. Dobra. Nic nie brałem na obciążenie. Zastanawiałem się, czy nie brać rozsiewacza, ale mówię nie. Najwyżej będę po jednej ładować i tyle. No może będą siedzieć. A spróbuję dwie. Patrzę, jak to będzie. Da radę. Trochę niżej ją złapię, bo później muszę tak wysoko unosić. Ale z 60 to będzie ciężko do tego ładowania, bo w tym wstecznym 5 na godzinę to trochę słabo. Kurde. Się nabrała. Dobra, w miarę. A, daj radę z dwiema. Więc jest dobrze. Mieszczą się na szerokość, znaczy długość przyczepy. No tak. Weszły, no to. Tak akurat troszkę luzu mają, więc to jest najlepiej. Dobra, i teraz się okaże, czy ta nie będzie spadać. Mamy 11 bel. Jakby dało się tutaj na tą długość, żeby nie spadały, no to i bym wszystkie na tą przyczepę załadował. No 10 belek wejdzie, jedną bym najwyżej na widły. No nie spada. Będzie bardzo dobrze. Tutaj mam jeszcze dwie belki, a później już chyba przejadę. Nie będę miał całe dno załadowane, więc nie będą mi jeździć. Ale jeszcze do bezpieczeństwa tepnę pasami. Oj, trochę wysoko wziąłem, no ale dobra, tyle to podniesie.
Ja tylko czytam do góry to teraz. A, wysoko podnosi. Dobra. Się bałem, że tam na górę nie dam rady podnieść, bo jednak 60 dość małego tego tura ma. Co troszkę. Pasy są. Trochę chyba na wysokość łaboje złapałem. A teraz na przyczepie mi pokazuje 47 tysięcy litrów. Dobra, a czy na tamtą stronę ja dam radę je przełożyć? Radę. Tak, troszkę dalej. Dobra, ale to już dopchnę. Gdzie mi tu? No i akurat cały zestaw będzie załadowany łącznie z turem. Na turze też dwie belki będą musiały jechać, bo już nie wrzucę ich na górę. Jeśli ta akcja Wam się z tego zbierania bel spodobała, no to dajcie znać w komentarzach. Bym jeszcze zrobił do zbierania trawy. Choć i tak możliwe, że zrobię, ale dajcie znać, czy Wam się podoba zbieranie. Jednak teraz będzie tylko robiona trawa w te okrągłe, bo siana mam. Ta krów już dużo, z kostek nie potrzebuje, więc będzie robiona w okrągłe na sprzedaż. Dobra, i biorę jeszcze tą. Coś mi ściąga ten ciągnik, tak jak stanę nim w miejscu, podjadę pod belkę, się zatrzymam, to coś go tak na bok ściąga. Dobra, i jest nabrana. Odczepiam przyczepę i jeszcze zjadę ją na gospę. Jeszcze piękne zdjęcie zestawu. Może będzie na miniaturkę. Jeszcze tą prasą tu dojechać, no ale dobra. Okej. Dobra, hudów już nie będę włączać. Jadę tym na gospę. Pasy na pewno zapiąłem. Tak, są.
Dobra. To jeszcze ta prasa z ciągnikiem stoi, ale za chwilę nią zjadę. Inne dwa lagi były czegoś. FPS-y spadły. Jak dozbieram te kostki, jeszcze na gospie może być średnio. Jednak tych kostek dużo, to te FPS-y będą spadać. No trochę tylko poza przyczepę wystaje. Ale 60 sobie radzi z tą pełną przyczepą. Jak 12 balotów, każdy ma 5000 litrów, to łącznie powinno być 60 tysięcy litrów. Już trochę wagi na pewno ma. Teraz w tym farmingu jest zrobione, każda rzecz ma swoją osobną wagę, a nie to, że podane w litrach, to jest tak jakby waga. A tutaj właśnie ta trocha mi została jeszcze do tego sprasowania. Zostawiłem. No widzę, że ta jedna belka coś mi się wysuwa. Dobra, no i jestem na gospie i je będę musiał gdzieś chyba rozładować. Kostki jeszcze będę zbierać. Cena jest na razie taka średnia. No to no tutaj miejsca na razie nie ma. Może gdzieś. A tutaj też zboże jest. Te maszyny. No gdzieś to chyba w środku ułożę, żeby to nie zmokło. Bo do góry nigdzie nie wrzucę. Albo tutaj gdzieś bym mógł to wstawić. W takim. Albo tamtego garażu praktycznie nie używam. To może tu. On dość długi, więc nawet może by udało mi się tak ułożyć, żebym mógł i tak ciągnikiem wjechać. Dobra, ale ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Jeśli Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subika, jakiś fajny komentarz i na razie trzymajcie się. Cześć!